Chwała naszemu Bogu Wszechmogącemu. Amen. On jest godzien najwyższej chwały. Wiecie, mi pierwszy raz w życiu się zdarzyło głosić nad Jordanem. Więc tak jak było czytane, że było tam dużo wody, chcę was zapewnić, jest dość wody, jest dużo, jest dobrze. Nasz Bóg jest godzien chwały. Halleluja. Dziękuję Mu za to, że On jest w naszych sercach, że żyje w nas. Jest tak? Amen. Pomachacie mi ręką? Jest w Tobie? Jezus Chrystus, przyszedłeś dzisiaj z Nim? Fajnie, super. Kiedy czytałem Słowo Boże, to miałem taki fajny werset przygotowany na same przywitanie mojego kazania i chcę wam go przeczytać. Ewangelia Jana 1:12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Jego. Halleluja. Dokładnie, mam napisane na kartce i taki werset miałem przygotowany na początek. Więc muszę pomyśleć nad moją komorą, nad moim pokojem, czy tam gdzieś podsłuchu nie ma zamontowane. Ale chciałbym też powiedzieć, że w innym tłumaczeniu jest w tym miejscu powiedziane, że tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Nie tylko prawo, ale dał moc. Dał zupełny przystęp do swojego tronu, do Ojca, że będziecie mieć moc stać się Jego dziećmi. I to się stało. Amen. Halleluja. Się cieszę, że wiele, prawie że chyba wszyscy, którzy, nie było takiego człowieka, który by nie zawołał do Boga. Czy jest ktoś taki na tym miejscu, który nigdy w życiu nie zawołałeś do swojego Pana, do Boga? Jeżeli jesteś, to muszę ci powiedzieć, że muszę się spotkać z tobą koniecznie. Tutaj po tym spotkaniu nie wychodź z tego miejsca, żeby to zrobić, bo to jest najlepszy moment każdego życia, każdego człowieka, w życiu każdego człowieka. To jest taki punkt, który powinien się wydarzyć każdy. Ktoś powiedział, że człowiek jest stworzony i ma w sobie miejsce, w sercu swoim tutaj ma miejsce. Jest to dosyć duże miejsce i tam jest to miejsce przygotowane dla Jezusa Chrystusa i dla Jego miłości. Jeżeli tam nie masz Jezusa, to znaczy, że tam nie masz nic. I wtedy w życiu jest pustka. Ale kiedy masz Jezusa Chrystusa, masz miłość, masz to, czego potrzebuje człowiek, żeby żyć pełnią życia. Halleluja. Ja bym chciał czytać takie słowo z wami razem. Ewangelię Łukasza, otwórzmy drugi rozdział. A gdy wykonali wszystko, rodzice od Pana Jezusa, Maria i Józef, gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziecię, Jezus Chrystus, dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, przyszli do Jerozolimy na to święto, tak jak było to w zwyczaju. A gdy te dni dobiegały końca i wracali, zostało dzieci Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni siedzącego pośród nauczycieli słuchającego i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I może do tego miejsca na razie. Wiecie, kiedy modliłem się, Duch Święty pokazał mi to słowo. Pokazał go i nie wiem dlaczego, ale może ty albo ktoś na tym miejscu będzie wiedział dlaczego. Kiedy rodzice Jezusa Chrystusa wypełnili wszystko, wypełniali Pismo Święte, wypełniali Słowo Boże dokładnie jak jest werset po wersecie. Każdy aspekt z życia chrześcijańskiego był zaliczony w ich życiu. Niczego nie zaniedbali. I oni wypełniali to dokładnie tak, jak byli przyzwyczajeni, jak byli nauczeni. To jest dobre, to jest wszystko dobre. I w tym miejscu jest bardzo takie zachęcające, aby chodzić z Bogiem, żeby wypełniać to, co nas nauczyli, nasi rodzice, nasi dziadkowie, żeby słuchać, żeby przychodzić pod Słowo Boże, wszystko wypełniać tak, jak jest powiedziane, bo Słowo Boże jest żywe. Amen. I wiecie, kiedy rodzice przychodzili, był zwyczaj, że każdego roku przychodzili na święto do Jerozolimy. To już była ich tradycja, o tam ucztowali, cieszyli się, radowali się, wielbili Boga, Boża obecność wstępowała, słowa prorocze były wypowiadane do ich życia, do ich rodzin i to było wydarzenie roku, jak mogę powiedzieć. I oni bardzo byli podekscytowani tym. Kiedy się zbliżały święta, kiedy zbliżały się te dni, to oni z wielkim przygotowaniem wybierali się na te święta. I tego roku, tak jak zawsze, przyszli na to święto i było szczególne. Było ono niezwykłe. Musiało być niezwykłe, że taki coś się im przytrafiło. Wyobraźcie sobie. Rodzice wracają, święta się skończyły, jest atmosfera naprawdę super. Wspaniałe nabożeństwa, wspaniałe spotkania. Duch Święty działał. I oni wracają z tych spotkań, rozmawiają może ze znajomymi, wracają pełni podekscytowani, jak to wspaniale Bóg działał wśród nas, jak dotknął, jak uzdrawiał, jak czynił cuda, jaki był potężny, wspaniały. I nie zauważyli, że nie ma wśród nich ich dziecka. Nie ma Jezusa Chrystusa.
Nie zauważyli jednego szczegółu, jednego momentu. Myśleli, że może jest z rówieśnikami, że gdzieś tam jest w pobliżu. Słyszeli jakieś tam rozmowy, ale nie zwrócili uwagi na to. Byli tak podekscytowani tym, co się działo przez ostatnie dni. Pan Jezus miał 12 lat. I był jak każde wesołe dziecko. Ale wiecie, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo szczególny moment. My w naszym życiu chrześcijańskim może jesteśmy bardzo, bardzo dokładni. Wypełniamy Pismo Święte, wypełniamy Jego rozkazy. Przychodzimy przed Jego oblicze, modlimy się, czytamy Słowa Bożego, zgromadzenie, przychodzimy punktualnie, a nawet i wcześniej. Może wszystko w naszym życiu jest jak najlepiej. Ale zwróć uwagę, czy jest z Tobą Jezus Chrystus. Cały czas. Ja chciałbym zwrócić uwagę, czy rodzice i dziecko, czy to jest jakaś odległa taka, powiedzmy, relacja? Czy coś takiego może być, no może jeszcze ktoś tam popilnuje, czy tam nasze dziecko będzie, czy nie. To jest bardzo bliska relacja. Rodzice, dziecko to jest najbliższa relacja, jaką mogę wam przedstawić. Nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Kto jest bliżej jeszcze? No mąż, żona może, no ale rodzice, dziecko. To wiecie, to jest dla obojga i mamy i taty, to jest oczko. To jest dosłownie całe ich życie. Amen? Rodzice, możecie powiedzieć amen? Czy jest coś ważniejszego dla was niż dziecko? Ktoś, kto jest najbliżej ciebie. Ktoś, kto jest najbliżej ciebie i powinien zawsze być najbliżej ciebie. Jako dziecko. I wiecie, oni podekscytowani dobrymi rzeczami, dobrymi sytuacjami, miejscem, w którym powinni być i sytuacja, która wpływała na ich życie, może zmieniała ich życie, to, co było dobrego w ich życiu, sytuacja przysłoniła im, że nie ma Jezusa. Oni odeszli jeden dzień drogi. Wiecie, on się nie zgubił. Pan Jezus się nigdzie nie zgubił. Kiedyś słyszałem, że zgubili po drodze Jezusa. To nieprawda. Słowo Boże mówi wyraźnie. On został w świątyni. On został tam, gdzie byli. To oni zgubili Go. I chciałbym zaapelować do nas. Dzisiaj mamy taką szczególną sytuację, takie szczególne święto. Są niesamowite święta dzisiaj. Halleluja. Ja zazdroszczę tym, którzy do wody wchodzą. Wiecie, to jest wspaniały moment. To jest niesamowity moment. Ja powiem tak dzisiaj, że jesteście bohaterami. Jesteście bohaterami, bo ten, kto wypełnia Pismo Święte, jest bohaterem. Ja wiem, co się w niebie dzieje w tym momencie. Kiedy ktoś wypełnia Słowo Boże, kiedy ktoś jest posłuszny Słowu Bożemu, Bóg nie oczekuje wielkich, niesamowitych jakichś rzeczy. On oczekuje, że jeżeli powiedział Słowo, to Jego dzieci są posłuszne. Amen? I to jest wspaniałe. Halleluja. I chcę wam powiedzieć, że naprawdę dobrą część wybraliście. Dobrą część wybraliście. To jest wspaniałe. Pamiętam ten moment. Wiecie, ja miałem inny problem. Ja byłem za młody, ja się dobijałem. Ja chciałem, proszę, kiedy zróbcie jakiś chrzest, ja bym chciał się ochrzcić. A wszyscy mówią, ty jesteś za młody, siadaj do ławki. Jeszcze nie ten czas. Mogliby powiedzieć, że jeszcze jesteś dzieckiem. A ja chciałem, ja się domagałem, ja prosiłem. Potem w końcu pastor mówi, wiecie co, zróbmy już ten chrzest, bo on nie da spokoju. Halleluja. Wiecie, to jest coś wspaniałego, kiedy możesz wypełniać Pismo Święte, kiedy możesz wypełniać prawo, kiedy możesz wypełniać Jego Słowo. Ale chciałbym powiedzieć wam jeszcze o bardziej czymś ważniejszym, jeszcze ważniejszym. Nie ma ważnych i ważniejszych, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Amen? Żebyś miała zawsze Jezusa Chrystusa u swego boku. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Popatrzcie się, takie wielkie święto, takie wielkie wydarzenie. Przecież już nic ważniejszego nie może być. Możemy powiedzieć, Bóg najważniejszy. Amen. I to jest święto, to jest na Jego cześć. Takie ważne święto. I zostawiliśmy Jezusa Chrystusa. Oni wrócili do tego miejsca. Wrócili Go poszukać tam, gdzie był. Ja wam chcę powiedzieć, że w każdym z nas, w każdym jednym życiu z nas zdarzyło się tak, albo może się zdarzyć, u mnie, u ciebie, u każdego z nas, że gdzieś możemy zapomnieć, kiedy byliśmy ostatni raz z Jezusem Chrystusem. Jak to się może stać? Jak to się może stać? Najlepszy moment jest, żeby Go nigdy w życiu nie zgubić, to kiedy Go trzymasz za rękę. Kiedy idziesz razem z Nim. Amen? Kiedy zawsze Go trzymasz za rękę, kiedy zawsze czujesz Jego ciepło, zawsze czujesz puls Jego serca. Kiedy wiesz, że jest najbliżej. Następny punkt, kiedy jest najlepiej, kiedy wiesz, że jest Jezus Chrystus z tobą, to kiedy Go słyszysz. Kiedy zadajesz Mu pytanie, a On odpowiada, to wiesz, że gdzieś w promieniu kilku metrów musi być. Amen? Zgadza się? Rozmawiacie z Panem? Zdarza się nam to? Wiecie,
Rozmawiajmy z naszym Panem. Nie dopuśćmy do momentu, że kiedy my wypełniamy doskonale zakon Pana, kiedy wypełniamy Bożą wolę, kiedy przychodzisz rano i modlisz się Ojcze Nasz, czy jakkolwiek piękną modlitwą. Dziękuję Ci, Panie, że mnie obudziłeś. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci, że mam pracę, że mam rodzinę, że mam dom, że mam dach nad głową. Ja wczoraj się tak modliłem. Taki wiatr był, wiecie, na polu. Tak rwało, wszystkim ruszało. Ja mówię, Panie, jak ja Ci dziękuję, że mam dom. Nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem tego tak bardzo jak wczoraj. Że nie muszę na polu. Na chwilę musiałem pochodzić po polu i wiecie, chciało głowę zerwać. I dziękowałem Bogu, że mam dom. I my kiedy dziękujemy za to. Panie, dziękuję Ci, że mamy tak wspaniale, że jest dobrze, że żyjemy w kraju, w którym jest pokój. Amen. Zabierasz torbę i lecisz do pracy. Czy pozwoliłeś Mu powiedzieć coś do Ciebie? On tak tyle ma do powiedzenia do Ciebie. On tak bardzo chce z Tobą porozmawiać. Tak bardzo chce porozmawiać. Powiedz mi, czy słyszałeś Go ostatni raz? Kiedy ostatni raz słyszałeś Jezusa Chrystusa? Kiedy mówił do Ciebie? Kiedy na Twoją modlitwę odpowiedział i powiedział, słuchaj, jesteś moim dzieckiem. Tam w Ewangelii Jana ja to umieściłem, napisałem to, że kiedy przyjąłeś mnie, kiedy poprosiłeś, abym wszedł do Twojego życia, abym przebaczył Twoje grzechy, ja od tego momentu jestem Twoim ojcem, a Ty jesteś moim dzieckiem. I ja chcę z Tobą rozmawiać, ja chcę ze moimi dziećmi rozmawiać. Kiedy ostatni raz taki moment miałeś, że wiesz, na pewno wiesz, że On był z Tobą. Amen. Tu jest właśnie ten punkt. Kiedy czujesz Jego ciepło, kiedy słyszysz Jego głos, wtedy Jezus Chrystus jest z Tobą. Ale może być tak, że już jesteś 3 dni drogi i nie zauważyłeś, że nie słyszałeś Go. Wydaje Ci się, że jest, bo wszyscy idą. Wszyscy idą, bo zobaczcie, wszyscy idą, całe zgromadzenie uwielbia Pana, a potem wracają wszyscy i wydaje Ci się, że wszystko w porządku. To jest niebezpieczne, więc jeżeli będziesz wychodził dzisiaj ze zgromadzenia, obejrzyj się, czy Jezus Chrystus jest z Tobą. Amen? Nie zostawiaj Go tutaj. To się stało popularne w kościołach. To jest smutne, ale chcę Wam powiedzieć, że w szkołach, za naszych czasów tak nie było, ale w szkołach jest tak, że szafki są i dzieci nie muszą nosić ciężkich książek do domu. Ja to gdzieś widziałem już na Zachodzie, że taki system jest, a u nas też już to jest. Są szafki, możesz zamknąć książki, możesz zamknąć wszystko, idziesz sam do domu i cała Twoja nauka, wszystko zostaje tam, w szkole. W domu jest czas prywatny, przychodzisz do szkoły i znowu możesz. I tak właśnie się przynosi czasami do chrześcijaństwa. Często ludzie wierzący, ja nie mówię o ludziach, którzy nie znają Pana, ale często my, Ty i ja, zostawiamy Jezusa Chrystusa tutaj, w tym miejscu. Idziemy do domu, wykonujemy swoje obowiązki, robimy wszystko tak, jak należy. Nie robimy nic złego. Wszystko robimy tak, jak należy. Jesteśmy porządnymi ludźmi. Staramy się nie przeklinać, nie mówić nic brzydkiego, a wręcz przeciwnie, chcemy błogosławić, chcemy mówić piękne słowa, chcemy się modlić, modlimy się. Postępujemy zgodnie z prawem. Nie jeździmy na gapę autobusem. Kupujemy bilet. Jesteśmy w porządku. Ale czy Jezus Chrystus jest z Tobą? Czy słyszałeś Go dzisiaj? Czy kiedy rano obudziłeś się i te piękne słowa z Twoich ust padły? Dzięki Ci, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś. Czy słyszałeś, że odpowiedział Ci tak, jestem. Jestem, On jest. Ja chcę Wam powiedzieć, że On zawsze jest. Ale kiedy my Go zapominamy, kiedy my nie zwracamy uwagi na to, kiedy ostatni raz słyszałeś Go, to jest naprawdę ważne w dzisiejszych czasach, aby Go słyszeć. Może potrzebujesz dzisiaj wrócić do tego miejsca, gdzie ostatni raz Go słyszałeś. I chcę powiedzieć, musisz tam wrócić. Jeżeli Go nie słyszałeś, to musisz wrócić w to miejsce, gdzie ostatni raz miałeś społeczność z Nim. Halleluja. Czasami, ja Wam powiem, że najłatwiej, ułatwię Wam to, najczęściej to było tam, gdzie byłeś na kolanach. Tam, gdzie byłeś na społeczności razem z Nim. W komorze. Tam, gdzie On dotykał Twojego serca. Może było to tutaj, na tym miejscu. Może to było w innym zgromadzeniu. Może to było na modlitwie którejś wieczornej. Może to było gdziekolwiek indziej. I słyszałeś wyraźnie Jego głos. Słyszałeś bicie Jego serca. I wiedziałeś, teraz, Panie, Ty jesteś ze mną. Jesteś ze mną. Bardziej wyraźnie już Cię nie mogę odczuć. Jesteś ze mną. Ale dzisiaj może tak nie jest. Ja Was chcę zachęcić, że tak jak rodzice, ci najbliżsi, którzy tak bardzo kochają swoje dziecko, oni wrócili, oni by nie poszli do domu. Ja Wam daję gwarancję. Rodzice wiedzą, o co chodzi. Szukaliby tak długo, ażby znaleźli. I oni znaleźli. Zajęło im to 3 dni. Popatrzcie się, dzień drogi z Jerozolimy. Ja to tak liczę. Dzień drogi z powrotem. To już są 2 dni. I potem dzień jeszcze musieli Go szukać. Wiecie, co musieli przeżywać w swoim sercu? Oni byli roztrzęsieni. Oni byli na pewno roztrzęsieni. Oni na pewno nie byli tacy spokojni i sobie szukają od miejsca do miejsca,
a może gdzieś tam jakieś służby specjalne znajdą nam swoje dziecko, my sobie pójdziemy do restauracji. Nie, 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 to tak nie było. Oni go rozpaczliwie szukali. Gdzie nasze dziecko? Gdzie nasze dziecko? I w ostatnim momencie sobie przypomnieli, że był z nimi razem, kiedy uwielbiali Boga w świątyni, kiedy uwielbiali Boga, kiedy chwalili Boga, kiedy te święta były pełnią życia, tam był z nimi Jezus Chrystus. No to chodź, popatrzmy się. Józef, chodź, idziemy popatrzeć się do kościoła. Może tam, w tym miejscu, w świątyni, tam, gdzie żeśmy wielbili Boga, może On tam jest. Przychodzą w to miejsce i dokładnie tam, gdzie ostatni raz słyszeli się razem z Nim, kiedy ostatni raz trzymali Go za rękę, tam w tym miejscu był Jezus Chrystus. I wszyscy byli zdumieni, bo On tam rozmawiał o Bogu, rozmawiał w Słowie Bożym. Halleluja. W jakim miejscu Ty jesteś? Ja chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest na swoim miejscu. On jest zawsze tam, gdzie Ty. On chce być razem z Tobą. Jak bardzo On chce mieć społeczność z nami. Nawet tego nie potrafimy sobie wyobrazić. Jak bardzo On chce rozmawiać z nami. Jak bardzo chce odpowiedzieć na Twoje modlitwy, kiedy modlisz się już może tygodniami. Może to już nie jest 3 dni, a może to jest tygodniami i miesiącami. Modlisz się i pytasz, Boże, co jest ze mną? To zechciej dać Mu czas, aby odpowiedział Ci. Tam, gdzie ostatni raz mnie zostawiłeś. Tam, gdzie ostatni raz rozmawialiśmy, a potem już poszedłeś w swoją stronę, żeby zająć się tymi ważnymi wszystkimi rzeczami. Tam wróć do tego miejsca. Tam ja jestem. Ja dalej czekam. Ja dalej mam tę odpowiedź, którą miałeś za pierwszym razem, z którą tak się bijesz z myślą. Ja mam do Ciebie odpowiedź. Halleluja. Kiedy modlisz się o swoje dzieci, kiedy modlimy się o swoich rodziców, kiedy modlimy się o kogokolwiek, o najbliższych, kiedy wołamy i pytamy się, Panie, kiedy to już? Kiedy to już? Wiecie, Bóg zmieni Twoje oblicze modlitwy, kiedy Jezus Chrystus będzie z Tobą na każdy dzień. On zmieni modlitwę w Twoim życiu. On zmieni nawet Twój wygląd. On zmieni Twoje serce, bo On wszystko zmienia. W liście do Koryntian jest napisane wspaniałe słowo. Chcę go też zacytować. Jest powiedziane, że oto wszystko nowe czynię. Stare przeminęło, oto wszystko czynię nowym. Bóg nie leczy czegoś, nie naprawia czegoś, co było złe, a może być troszeczkę lepsze. On wszystko nowym uczyni. On wszystko nowym uczyni. Kiedy zaczniesz się modlić, Twoja modlitwa może nabrać dopiero innego blasku. Wiecie, ja zauważam to w swoim życiu. Kilka lat temu, kiedy, mówię to też ze wstydem, kilka lat temu, kiedy modliłem się o coś, czasami wołałem, Boże, dlaczego? Boże, dlaczego? Czemu mnie akurat? Dlaczego? A dzisiaj, dzięki Bogu, to nie jest dzięki moim jakimś wymaganiom albo moim wysiłkom, albo jakimś takim, wiecie, bo jestem już lepszy. Ale dzisiaj często modlę się, Panie, dzięki Ci, że to może już dziś. Być może, że to już dziś. O to, co się modlę, o obietnice, które dałeś, może to już dziś. Kiedy otwieram oczy, to dziękuję Bogu i pytam się, Panie, dzisiaj jest wspaniały dzień i może to już dziś. Halleluja. Żyjmy w oczekiwaniu, ale to musi się stać, kiedy poznasz bliżej Jezusa Chrystusa. Może w Twoim życiu jeszcze nigdy nie poprosiłeś Go o to, żeby przyszedł do Twojego życia i zamieszkał i był Twoim przyjacielem tak za rękę, którego nigdy nie musisz opuszczać. Pastor tutaj na tym miejscu mówił, że to, że On jest na tym miejscu, jest pewne, absolutnie to jest pewne. Jezus Chrystus jest na tym miejscu. Amen. Halleluja. On chce Ciebie zbawić, On chce uzdrowić. Wiecie, ostatnio znalazłem niesamowite odkrycie dla mnie. Wy na pewno już to dawno wiecie, ale ja odnalazłem słowo zbawienie. Tam, gdzie Pan Jezus powiedział o zbawieniu, powiedział, że wybawiony będzie. To wiecie, co to znaczy to słowo? W naszym to jest, my tylko kojarzymy z tym, że przebaczy Twoje grzechy. Ja się bardzo cieszę z tego, że Pan Jezus przebaczył moje grzechy, że zmienił moje życie, że On je pewnego dnia, tak jak żeśmy śpiewali, pewnego dnia odnalazł mnie i zmienił je zupełnie. Ale w tym słowie jest coś więcej jeszcze. Tak więc tak, przebaczy Twoje grzechy, uzdrowi Twoje ciało. Słyszeliście o tym? W tym samym słowie, w tym jednym słowie. Dalej jest powiedziane, uwolni Cię od Twojego strachu, od Twoich wszystkich obaw. On da Ci trzeźwe myślenie, zdrowe myślenie. Też jest takie słowo tam w tym. I On da Ci obfitość. Halleluja. W jednym słowie Bóg daje pełnię. Inaczej powiedzieć, w Jezusie Chrystusie mamy całą pełnię. Całą pełnię mamy w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa, masz w pakiecie całość. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale masz całość. Tak się stało w moim życiu. Ja Wam chcę powiedzieć, że nigdy nie jest za wcześnie, może być za późno, ale nigdy nie jest za wcześnie, aby poznać Pana Jezusa Chrystusa i powiedzieć, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zrób to dzisiaj. A jeżeli masz Jezusa Chrystusa w swoim sercu, przyjąłeś Go i jesteś gorącym wyznawcą Jego imienia,
tak popatrzyliście się dziwnie na mnie. Jeżeli wyznajesz Pana swojego, Jezusa Chrystusa swoim Panem, to zastanów się, czy w Twoim życiu nie ma takich momentów, kiedy za daleko poszedłeś i nie słyszysz już Jego głosu. Potrzebujemy słyszeć Jego głos. To, że Bóg mówi, jest tak oczywiste. To, że Duch Święty mówi, jest tak oczywiste. Wiecie, o tym, żeby Duch Święty mówi, to jest tak, jak rozmawiamy dzisiaj. Kiedy chcesz porozmawiać z kim, to rozmawiasz i rozmawiasz. Duch Święty tak chce mówić do ciebie i do mnie. Jezus Chrystus przez Ducha Świętego, nie widzisz Go oczami. Dlatego Pan Jezus powiedział, że świat w to nie uwierzy, bo Go nie widzi. Ale wy to uwierzycie, bo jestem wśród was. I Duch Święty będzie w was. Amen. Halleluja. I w objawieniu Jana jest napisane prawie, że do każdego listu. Kto ma uszy? Sprawdźcie jeszcze, czy mamy? Mamy uszy? Słyszymy? Słyszycie, bo patrzycie na mnie, więc jakieś dźwięki dochodzą do was. Kto ma uszy, niechaj słucha, co? Co Duch mówi do zboru. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. W każdym liście jest powiedziane, Duch mówi. To, że Duch Święty mówi do ciebie i do mnie, jest rzeczą pewną. Halleluja. Ale czy my Go słyszymy? Tam jest jedno zdanie. Kto ma uszy? Czy twoje uszy słyszą Go? Czy słyszysz głos Ducha Świętego? Czy dzisiaj słyszysz głos Jezusa Chrystusa? Halleluja. Siostry wspaniałe tutaj słyszą głos Jezusa. To nie jestem w ogóle, nie mam żadnych wątpliwości. Bo gdyby nie słyszały, to by nie wykonywały Bożej woli, Bożego Słowa. Ale usłyszały głos Jezusa Chrystusa i powiedziały tak samo, jak Jezus Chrystus powiedział do Jana Chrzciciela, godzi się nam wypełnić całą sprawiedliwość. Halleluja. Jeżeli Słowo Boże ma być wypełnione, to zróbmy to teraz. Halleluja. To się mi podoba. To jest wspaniałe. Wiecie, bądźmy takiego nastawienia. Jeżeli idziesz za Jezusem, zrób to porządnie. Halleluja. Jeżeli idziemy za Bogiem, róbmy to tak, jak to należy. Pytajmy Go, Panie Jezu, co mogę jeszcze dla Ciebie zrobić? Jeżeli już jesteś dzieckiem Bożym, tak jak czytaliśmy, kiedy przyjęłeś Go, jeżeli przyjąłeś chrzest wodny, to chciej pytać się, Panie, co mogę zrobić następnego? Co mogę zrobić następnego? I gwarantuję Ci, że On Ci powie. Oj, tyle jest przed nami do zrobienia. Halleluja. Chodź, idziemy. I będzie Cię mógł prowadzić za rękę. A kiedy Go trzymasz za rękę, jesteś pewny, że On jest razem z Tobą. Amen? Halleluja. I chcę Was do tego zachęcić. Nic takiego nie mogę Wam powiedzieć, co by mogło naprawdę jakąś wielką doktrynę przynieść. Coś przynieść, co już jeszcze możecie dołożyć do swoich obowiązków, bo jesteście naprawdę dobrymi ludźmi. Naprawdę dobrymi, wierzącymi ludźmi. Ale to, do czego Was chcę zachęcić, to, aby zadbać o żywą relację z Jezusem Chrystusem. Żywą relację z Duchem Świętym. Aby z Nim rozmawiać. Aby nie zostawiać Go w kościele. Aby nie zostawiać Go ani pół dnia gdzieś w domu, w komorze. To też grozi. Wiecie, możemy mieć taki dobry czas w komorze, a potem możemy zająć się wszystkim innym i kiedy On mówi do nas, żebyśmy powiedzieli komuś świadectwo, to już Go nie możemy nie słyszeć. Tak może być. Ale tak nie musi być. Kiedy idziesz razem z Nim. Halleluja. On jest wspaniałą osobą. On jest wspaniałą osobą. Wiecie, to jest pierwszy krok, kiedy musimy wiedzieć, że On nie jest kimś tam czy czymś. On jest kimś szczególnym dla ciebie i dla mnie. On chce iść razem z tobą. On nie chce zostać w kościele. On chce iść razem z tobą do domu, do rodziny. On chce wypić z tobą kawę. Chce zjeść z tobą obiad. Jak idziesz do restauracji, On chce i tam być, w restauracji. A jeżeli chce kogoś tam dotknąć przez ciebie, to On chce, żebyś ty był posłuszny Jemu, abyś to usłyszał, abyś to usłyszała. Amen? To może takie odległe dla was rzeczy, ale to wcale nie jest takie odległe. Pan Jezus jest w tobie. W jednym miejscu w liście do Rzymian czytamy, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I ja chcę powiedzieć wam, może na zakończenie mojego głoszenia, chcę wam powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest najbezpieczniejsze miejsce. Śpiewaliśmy o tym, że nie boję się. Już się nie muszę bać. W Jezusie Chrystusie nie ma strachu. W liście do Rzymian jest napisane w 8 rozdziale, na samym początku, jest napisane, że przeto dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. To nie znaczy, że ktoś tam nie przyjdzie ci z wątpliwościami. To nie znaczy, że ktoś ci daruje i powie, że dobrze, wszystko już jest w porządku, możesz iść drogą Bożą. Idź, jest droga otwarta. Przeciwnik zawsze będzie stawiał jakieś przeszkody. Zawsze będą przeszkody. To nie znaczy, że cokolwiek byśmy zrobili w naszym życiu, że już mamy lekko, już jest fajnie, już jest super. Zawsze będą przeszkody, ale będziesz im mógł zwyciężać. Będziesz mogła ich zwyciężać. Amen? Halleluja. Jezus Chrystus jest w tobie. I to słowo mówi, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. Zwróćcie uwagę na żadnego.
Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dla tych, którzy przyjęli Jego imię. Tak jak czytaliśmy na początku. Ci, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Amen? Halleluja. Pierwszy wiersz, jeden wiersz poprzedzający ten werset mówi o tym, że do swoich przyszedł, ale swoich Go nie przyjęli. Ale tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Nasz umysł tego nie pojmuje. Zrozumienie człowieka tego nie pojmuje, dlatego potrzebna jest wiara. Halleluja. Wielu ludzi chciałoby tu przyjąć Jezusa Chrystusa tylko swoim umysłem i to się nie udaje. Jakiś 30 centymetrów niżej. Tam jest serce. Halleluja. I kiedy sercem uwierzysz, że Jezus Chrystus zbawił ciebie, że oddał swoje życie na krzyżu na Golgocie, nie oddał Go z przymusu, ale dobrowolnie, bo tak bardzo ciebie ukochał, tak bardzo umiłował ciebie. On oddał swoje życie, poszedł i powiedział, bo zbawię ich, niech będą moimi ludźmi, niech będą moimi dziećmi. Halleluja. Bogu Ojcu upodobało się, abyś ty i ja, abyśmy byli Jego dziećmi. I tak na tym miejscu jest. Jesteście Bożymi dziećmi. Jeżeli przyjęliście Jezusa Chrystusa, jeżeli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, jesteśmy Bożymi dziećmi. A Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jest Panem, który ani przez chwilę się nie wahał, aby oddać swoje życie. Wiecie, czasami widzimy Go naszymi oczami na różnych obrazach i widzimy, jak jest piękny Jezus Chrystus. Ale chcę wam powiedzieć, że moja Biblia mówi zupełnie inaczej, jak On przyszedł na ziemię. On przyszedł jeszcze bardziej w słabościach niż my. Słowo Boże mówi, że nie miał postawy ani urody. I nawet jest napisane, że nie było nic, co by nasze oczy pociągało. Nic szczególnego, co by nas mogło zachwycić Jego wyglądem. Ale Bóg upodobał sobie, aby zbawił ludzi, aby zbawił ciebie i mnie. My czasami oglądamy, kiedy Jezus Chrystus, wysoki mężczyzna, ładnie przystrzyżony, broda piękna, włosy długie, biała, lśniąca szata aż po same stopy. I oglądamy takie obrazy. Tymczasem Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus wycierpiał krzyż. A zanim wycierpiał krzyż, musiał cierpieć różne naprawdę ciężkie sytuacje. Kiedy ludzie znieważali, kiedy ludzie nie słuchali, wyśmiewali się z Niego. Nawet w bardzo brzydki sposób porównywali Go do diabła. Robili to złośliwie. On to musiał wycierpieć, wszystko musiał to nieść. On żył w ciele, tak jak ty i ja. On dobrze ciebie rozumie. On dobrze ciebie rozumie, co ty czujesz. Dobrze ciebie rozumie, bo On tak samo musiał znosić to. Kiedy uzdrawiał chorych, robił najlepsze rzeczy, robił to, co naprawdę mogli ludzie Go na rękach nosić i całować i kochać Go. Tymczasem oni Mu znieważali. Jego imię lżyli. I mówili, za kogo On się uznaje? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z tamtego miasta, z tej wioski może być jakiś dobry człowiek? Przecież tam jest wioska przestępców. Znamy Jego rodziców, przecież wiemy, skąd się wywodzi. To rozumiecie? Pan Jezus znosił niesamowite cierpienia, niesamowite zniewagi, chodząc po ziemi w ciele. A na mało tego było jeszcze wszystkiego, kiedy już przyszło do końca, kiedy miał złożyć swoje życie za ciebie i za mnie, nawet najbliżsi Go zostawili. Nawet najbliżsi Go zostawili. Z żalem i z bólem w sercu powiedział, czy nawet godziny nie mogliście ze mną spędzić, kiedy mi jest tak ciężko. Czy nawet godziny nie potrafiliście modlić się razem ze mną, żeby mi trochę ulżyć. Popatrzmy na nasze życie modlitewne. Jak ono wygląda? Jak wygląda moje życie modlitewne? Ja nie chcę nikogo osądzać, chcę patrzeć na siebie. Tak bardzo brakuje. Czasami potrzebuję być tam, gdzie Jezus Chrystus, gdzie widzi potrzebę. Czy jestem z Nim? I ten Jezus Chrystus w końcu oddał życie za nas. Na Jego głowę była nabita cierniowa korona. To nam daje wspaniały obraz. Wiecie, kiedy diabeł przychodzi do moich myśli, kiedy przychodzi i mówi, ty się na nic nie nadajesz, już nie potrafisz nic. Przecież popatrz się, jak twoje życie wygląda. Popatrz się, jak to wszystko wygląda. Czy ty możesz coś zrobić? Kiedy przychodzą takie myśli, ja idę tam właśnie do Getsemane. Tam wtedy idę na to miejsce. I mówię, Panie Jezu, ty wziąłeś cierniową koronę. Te długie kolce wbijały się do twojej głowy. Krew się lała po to, aby moje myśli były wolne. Aby moje myśli były uwolnione. I ja w twoim imieniu uwalniam w moim życiu myśli. Myśli o pokoju, myśli o nadziei, abyś zgotował pokój, abyś zgotował przyszłość. Halleluja. I tą myślą Jezus Chrystus zwycięża w każdym dniu. W każdym dniu. Halleluja. Wtedy On przychodzi i odpowiada na moją modlitwę. Wtedy On przychodzi i odpowiada słowem swoim. Wtedy On przychodzi i odpowiada, kiedy Go mogę słyszeć. Odpowiada przez okoliczności. On rozmawia z nami, bo On chce z tobą rozmawiać. On chce słyszeć twój głos,
Ale jeszcze bardziej chcę rozmawiać z Tobą, mówić. Dlatego kiedy od dzisiaj, jeżeli tak nie było w Twoim życiu do dzisiaj, kiedy będziesz się modlić, kiedy będziesz się modlił, to zostaw sobie czas i to powiem Ci, więcej czasu sobie zostaw na to, żeby go słuchać, niż się modliłeś. Jeżeli modlisz się 15 minut, zostaw sobie 30 minut na to, żeby go słuchać. Potem otwórz Ewangelię i zacznij słuchać głosu Bożego. Powiedz Duchu Święty, proszę Cię, mów do mnie. Panie Jezu, mów przez Ducha Świętego, mów do mojego serca, mów do mojego życia. Co chcesz, żebym zmienił w moim życiu? Co chcesz, żebym zmienił, aby od dzisiaj stało się coś innego? A może chcesz mnie użyć, więc chcę, żebyś mi to powiedział. Alleluja. Popatrz, gdzie w Twoim miejscu, gdzie w Twoim życiu jest Jezus? Czy nie zostawiłeś Go gdzieś? Czy kilka dni już nie idziesz i nie słyszałeś Jego głosu? Jeżeli tak nie jest, to chwała Bogu. Alleluja. Ale jeżeli zgubiłeś społeczność, zgubiłeś relację, też żywą relację, że nie czujesz Jego serca, nie czujesz bicia Jego tętna, że nie czujesz Jego głosu, nie słyszysz Jego głosu, to wróć do tego miejsca i powiedz, Panie Jezu, zaniedbałem. Panie Jezu, przepraszam Cię. Jak mogłem? Teraz jestem bezpieczny, bo Ty jesteś blisko mnie i tego nie chcę stracić. Tego nie chcę stracić. Dziękuję Ci, że mogłem się na nowo narodzić. Dziękuję Ci, że mogłem się na nowo narodzić, że to Ty sprawiłeś. Halleluja. I że mogę żyć razem z Tobą. Ktoś powiedział i trafnie powiedział, że kto się narodzi dwa razy, kto się urodzi dwa razy, umiera tylko raz. A kto się urodzi raz, umiera dwa razy. I ta śmierć jest bardzo tragiczna. Wieczna. Ale wy jak jesteście na tym miejscu, my jak jesteśmy na tym miejscu, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Jeżeli urodziłeś się na nowo, narodziłeś się na nowo, możesz być blisko Jezusa każdy dzień, każdy dzień. Nic Ci tego nie zabierze. Nikt Ci tego nie zabierze. W Słowie Bożym czytamy, że albowiem jestem tego pewien, że nic nie odłączy mnie od miłości Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo to nie moja miłość, ale Jego miłość. Halleluja. Gdyby to moja miłość była, to możemy zawodzić. Ale Jego miłość nas tak bardzo umiłowała, że my możemy tylko w Jego miłości odwzajemniać i cieszyć się. Nie potrafimy nawet podziękować dokładnie. Nawet nie potrafimy zadośćuczynić ani troszkę. Dlatego, że On oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. Ja bardzo, bardzo byłbym naprawdę, poszedłbym za kimś, kiedy ktoś by oddał życie za mną, za mnie. Wy to zrobiliście. My to zrobiliśmy. Jezus Chrystus już więcej nie dał rady zrobić. On nawet swojego życia nie szczędził. Oddał go za Ciebie i za mnie. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, siostry, kiedy oddajecie Bogu chwałę. Kiedy jesteście posłuszne głosowi Bożemu. Słyszycie Jego głos i odpowiadacie na Niego. Ja wyobrażam sobie, wiecie, w mojej głowie już tam jest, jak w niebie się cieszy. Jak tam jest radość, tam jest impreza. Halleluja. Popatrzcie się na tych ludzi, którzy są posłuszni mojemu słowu i bierzcie z nich przykład. Halleluja. Bóg jest tego godzien. Godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Dlatego zostawiam was tym słowem. Jeżeli Jezus Chrystus jest w twoim życiu i słyszysz Go, to podziel się z tym, co Ci mówi. Halleluja. Jeżeli Go nie słyszysz, to znaczy, że musisz wrócić do miejsca, gdzie ostatni raz Go słyszałeś. Zrób to jeszcze teraz. Nie czekaj do popołudnia. Amen? Amen.